Cześć, 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 Siemanko, witam Was na drugim odcinku o marketingu serii Uchroń swój zalon przed inflacją. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy sobie o takich zagadnieniach początkowych marketingu typu czym jest analiza rynku itd. i skończyliśmy na 19 kanałach trakcji. Ale w poprzednim odcinku je sobie tylko je wymieniliśmy. Tutaj w opisie tego filmu znowu je wymieniam wszystkie, żebyście mieli fajną, kompletną listę, ale nie kończcie na tym oglądania, bo zaraz je sobie wszystkie omówimy. Więc tak. Pierwszym trakcji, który chciałbym omówić z Wami, to są blogi. I tutaj nie chodzi tylko o te blogi, które wytworzycie, o wpisy, które wytworzycie. Facebook też może być jakby takim blogiem praktycznie prowadzonym, ale nie fajnie się to tak pozycjonuje jak normalnego bloga. Mniej o to, zaraz do tego dojdziemy. W tych blogach chodzi o to, że nie tylko WY musicie pisać te blogi. Możecie zapłacić za artykuł sponsorowany jakiemuś innemu twórcy, który ma tego bloga już rozbuchanego, ma tam zasięgi, ale co jest kluczowe, musicie jakby to robić z głową, bo bez sensu jest kupować reklamę o makijażu permanentnym na blogu kulinarnym. Nikt o tym tam nie będzie chciał czytać. Tylko to musi być coś około branżowego, albo jeśli masz 100% pewność, to znaczy 100% nigdy nie masz. Bo jest takie powiedzenie w marketingu, że 50% pieniędzy jest wydane dobrze, 50% jest wydane źle. Ale paradoks polega na tym, że nigdy nie wiesz, które 50% jest dobre. Więc tak samo tutaj wygląda. Musisz być jak najbardziej pewna, że twoi odbiorcy są czytelnikami tego marketingu, albo twój potencjalny klient jest czytelnikiem tego bloga. Drugim kanałem interakcji jest SEO. SEO jest ogromną dziedziną, która ma miliony pojęć. Ja teraz to spłycę jak najbardziej umiem. Czyli w największym skrócie, każdy wpis, który jest wyrzucany załóżmy na twojego bloga, na Facebooka itd., ma swoje słowa kluczowe. I te słowa kluczowe odpowiadają rankingu wyszukiwarce praktycznie. Więc chodzi o to, że im więcej tych słów kluczowych umieścisz po prostu w swojej jakby stronie, czy na swoim wpisie, tym większa szansa, że algorytm Google będzie chciał Cię pokazywać wyżej w liście wyszukiwania. Na pewno jeśli wejdziecie na budelka, na interie i tak dalej i zobaczycie, że każdy artykuł zaczyna się od 10 takich samych określeń na to samo, to to jest właśnie. Bezpardonowy przykład tego, jak wygląda SEO. Dobrzy copywriterzy ukrywają to w tekście, naleci, ci, którzy po prostu robią to, może nie że są gorsi, ale masowo i się z tym nie pierniczą za bardzo, no to robią właśnie 10 tytułów na to samo, nie? Kolejny. Rozgłos medialny. Są to podobnie jak reklamy na blogach, są to również reklamy w radiu i telewizji, i one są najczęściej płatne. Mogą też być bezpłatne. I w tym momencie jakiś reporter, załóżmy, telewizja, radio, będzie chciał po prostu z Tobą o tym porozmawiać. A jak może się to udać, że to wyjdzie bezpłatne? Przechodzimy od razu do następnego punktu, i to są niekonwencjonalne, niekonwencjonalne działania PR. Czyli robisz coś, czego mało kto by sobie o tym pomyślał, że można to w jakiś sposób fajny wykorzystać. Doskonałym przykładem jest tutaj Richard Branson, który miał konflikt z British Airlines. To znaczy, jego linia lotnicza miała z nimi konflikt. I British Airlines, nie wiem, teraz nie zweryfikowałem tego, czy dalej jest właścicielem, czy wtedy był właścicielem, czy sponsorem e, The London Eye, czyli tego diabelskiego młynu, e, mieli ogromne problemy ze względu na pogodę, żeby postawić do pionu e, ten diabelski młyn. Co w tym momencie zrobił Richard Branson? Wynajął ogromny sterowiec i na środku tego sterowca napisał, nie staje im. I przeleciał tuż nad tym okiem, więc wszyscy Cała telewizja i wszyscy mieszkańcy Londynu widzieli doskonale o co chodzi. Dało mu to ogromnego kopa, no i każdy przynajmniej o tym mówił przez parę najbliższych ładnych tygodni. Więc to jest doskonały przykład. Ogólnie Richard Branson jest ekspertem, jeśli chodzi o niekonwencjonalne działania PR. Radzę się zaznajomić z jego osobą. Kolejny. SEM, czyli Search Engine Marketing. Polega to na tym, że płacisz za reklamę w Google Adsach, czyli. Pierwsze trzy posty, które się wyświetlają, one mają taką zieloną ramkę, z tego co pamiętam. Znaczy, że one są sponsorowane. Czy ktoś zapłacił, żeby po prostu one tam się wyświetliły? Tak samo możesz ty to zrobić. Krótka przerwa. Jeśli dalej tutaj jesteś, to znaczy, że jesteś zainteresowana, zainteresowany tym, co robię, albo po prostu ci się to podoba. Jak możesz mi się odwdzięczyć? Kliknij subskrybuj i zapraszam cię też na mojego Facebooka i Instagrama. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. A teraz wracamy do omawianego tematu. Więc odsyłam cię do Google Ads, poczytaj o nich, tam znajdziesz absolutnie wszystko. Kolejne. Reklamy wyświetlane na www i social mediach. Są to przede wszystkim znane i kochane reklamy na Facebooku i Instagramie, jeśli mówimy o social mediach, oczywiście. Eee, tylko tutaj dochodzimy do takiego etapu, że musimy sobie omówić, jaka jest mniej więcej różnica pomiędzy tym, jak menadżer reklam meta wygląda, jakie daje nam możliwości, a jakie możliwości daje nam normalne promowanie postów. To już omawiałem na poprzednim odcinku, ale mniej więcej promowanie postów to jest jedna setna wszystkiego, co możesz ustawić z poziomu menadżera reklam meta. Więc naprawdę polecam ci zostać do końca odcinka, bo to sobie po prostu przerobimy. A reklamy na stronach www. najczęściej mogą być konfigurowane przez właśnie Google Adsy również. Jeśli masz problem ogólnie z zainstalowaniem mety czy ze stworzeniem reklamy, napisz do mnie bądź zostaw komentarz pod tym filmem i wspólnie przegadamy ten temat. Pomogę Ci po prostu. Kolejny. Reklamy offline. Są to przede wszystkim ulotki, banery, plakaty. Najczęściej agencje marketingowe i, no też firmy, nie do końca lubią ten, tą formę przekazu. Dlaczego? Dlatego, że jest to Droga kampania najczęściej, trudno mierzyć jej efektywność, czyli ile klientów z danej ulotki załóżmy do mnie przyszło, czy z danego plakatu, i ciężko jest znaleźć takie miejsce, gdzie są nasi potencjalni klienci. Ale też należy tutaj rozróżnić dwie różne rzeczy. Co innego, jeśli telewizja załóżmy reklamuje nowy serial, bo im zależy przede wszystkim na rozgłosie. Na tym, żeby w głowie ludzi to po prostu zostało albo gdzieś tam mniej więcej świtało, że coś takiego istnieje. A jeśli ty prowadził załóżmy salon kosmetyczny, czy salon makijażu permanentnego, to żeby tworzyć takie rzeczy, musisz wiedzieć mniej więcej, gdzie Twoi klienci są, jakie jest największe prawdopodobieństwo. Może będą załóżmy jakieś inne kosmetyczki, którym możesz takie ulotki położyć u siebie w salonie. Czy na przykład masz dużo osób, które ćwiczą i mówią, że makijaż permanentny jest dla nich e, uratowaniem, e, rytuału codziennego, bo po siłowni jakby się non stop malować i tak dalej, a tak mają pół godziny zaoszczędzone. Więc w tym momencie na siłownię albo na basen z takim banerem, nie? Na takiej zasadzie to wygląda. Kolejnym content marketing. Content marketing to jest nic innego jak wszystko to, co my kreujemy, czyli tablica na Instagramie, tablica na Facebooku czy też nasz blog. Ale tu trzeba sobie bardzo ważne powiedzieć, że nasz content marketing nie może wyglądać jak niemieckie porno. Tak? Dziwne określenie, ale takie jest. Na czym polega niemieckie porno? Niemieckie porno polega na ja, 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 ja. Czyli mówisz tylko o sobie, klient de facto ma to w dupie. Ile lat ty masz doświadczenia, jakie te kursy przerobiłeś i tak dalej. Dla niego się liczy to, czy będzie to dobra, dobra robota i czy w czym mu pomożesz i w jaki sposób mu pomożesz. Więc przede wszystkim musisz mówić do klienta i rozwiązać jego problemy. Tutaj bardzo warto jest zapamiętać sobie jeszcze raz dane powiedzenko, że klient nie chce kupić młotka, on chce mieć wbity gwóźdź. Kolejne, e-mail Marketing. E-Mail Marketing nie sprawdza się w każdej branży, ale przede wszystkim też trzeba wiedzieć, jak go e, zaplanować. E-Mail Marketing jest bardzo fajnym narzędziem, ale jest troszkę bardziej wymagającym, już troszkę więcej nakładów trzeba na niego poświęcić. A jak zbierać adresy e-mail w ogóle? Adresy e-mail możesz zbierać poprzez formularze kontaktu na Facebooku, które możesz ustawić poprzez Manager Reklam Meta lub też poprzez swoją stronę internetową. Lub też po prostu klienci w salonie nie ci dają swoje adresy e-mail i możesz w tym momencie je ręcznie wklepywać. Możesz poprzez e-mail marketing wysłać oferty, przypomnienia, powiadomienia o nowych zabiegach, jakieś bloczki informacyjne, zalecenia pozabiegowe, różne tego typu rzeczy. Ale, co jest bardzo ważne, jeśli chcesz zainteresować się e-mail marketingiem, bardzo polecam ci do tego narzędzie, które się nazywa MailChimp. Jest bardzo intuicyjna i bardzo łatwo zaprojektować. Parę ładnych wzorów e-maili. Kolejne. Marketing wirusowy. Czyli wszystkie popularne wideo. Taki najbliższy naszej branży beauty jest chyba marketing wirusowy Moliera 2. Nie wiem, czy pamiętacie akcję z Dniem Szpilek. Każdy sobie robił zdjęcie szpilek, musiał oznaczyć Moliera itd. itd. Wiadomo, to była akcja charytatywna w szczytnym celu, i nie możemy za bardzo osądzać tego, jakie były pobudki do tworzenia tego, ale na pewno źle na tym nie wyszli. Pomaganie zawsze jest ok, obojętnie jaką kto ma do tego motywację, nie możemy się tego czepiać. Lepiej, że robię to w ten sposób niż jakby w ogóle nie pomagał, nie? Ale polegało to na tym, że stworzyli sobie wielomilionowe zasięgi, e, trafili do osób, do których nigdy by praktycznie nie dotarli, a tak przynajmniej ta świadomość gdzieś została, nie? Aplikacje. I chodzi tu głównie o stworzone przez Ciebie aplikacje. To może być aplikacja typu Dopasuj kształt brwi, albo jaki kolor będzie dobry, coś w tym stylu, czy nawet kalkulator wagi, jeśli prowadzisz coś z dietetyką związanego. Głównym założeniem jest to, że najlepiej, żeby to było coś, co nie będzie kosztowało około 200 tysięcy, bo ogólnie wygląda to w ten sposób, że stworzenie aplikacji jest łatwe. Zdecydowanie trudniejsze jest zareklamowanie tej aplikacji i przekonanie do kogoś, żeby ją pobrał. To są dwa najtrudniejsze czynniki. Kolejne: rozwój biznesu. Chodzi tu o partnerstwo z innymi firmami, osobami. Może masz jakiegoś znajomego na Instagramie, inną, załóżmy, linergistkę czy kosmetologa i znajdziecie jakiś wspólny temat do przeprowadzenia live'a, czy załóżmy, wzajemnie sobie możecie odsyłać klientów. E, załóżmy tak jak jedna moja klientka załóżmy z marketingu e, ona zajmuje się kuracją jakby skóry leczenia problemów hormonalnych leczenia trądzika itd. online ona współpracuje również ze swoją dietetyk, e, ze swojego miasta i wzajemnie sobie odsyłają klientów ale przy okazji również ze sobą współpracują Nie? więc tak też to również można zrobić sprzedaż sprzedaż sama w sobie jest motorem do rozwoju biznesu Czyli ktoś Cię poleci za to, żeby był zadowolony u Ciebie, kolejna osoba u Ciebie kupi i tak dalej, i tak dalej. Kolejny z nich. Marketing afiliacyjny. Marketing afiliacyjny to jest typu strona Dużorabaty.pl przez Kubę Rozkosza, która jest prowadzona i one działają na zasadzie afiliacji. Czyli załóżmy Zalando ma rabat 20% na jakieś tam rzeczy. Duże rabaty się o tym dowiedziało i u siebie na stronie umieszczają informację, że mają te 20% rabatu na Zalando. Ktoś, jak kliknie w ten link na duże rabaty, zostaje przekierowywany do Zalando, i w tym momencie nasze kochane ciasteczka i wszystkie inne oprogramowania śledzące wiedzą na Zalando, że ktoś przeszedł z tych dużych rabatów, a duże rabaty wiedzą, że ktoś trafił do Zalando. I w momencie, jeśli ktoś zakończy kupnem ee, Zakończył kupny cały proces na Zalando.pl, w tym momencie duże rabaty dostają z tego prowizję. Na tej zasadzie to wygląda. Istniejące platformy. OLX i inne wszystkie ogłoszenia na nim. Możesz tam załóżmy reklamować swoje usługi. Targi branżowe. Możesz tam być jako wystawca, ale możesz też tam być jako Obserwator, możesz się dowiedzieć, co robi Twoja konkurencja, czego nie robi. Możesz porozmawiać z swoimi klientami, możesz dać wizytówki, możesz zachęcić do siebie do na zabieg, a jeśli jesteś wystawcą, to wiadomo, zachęcaj do tego, żeby ktoś się z Tobą przyszedł i chociażby z Tobą porozmawiał, nie musi od razu kupować, może z Tobą porozmawiać. Wiadomo, na targach branżowych bardzo często się to sprzedaje, żeby się zwróciło wszystko, całe to wystawienie się jakby na tych targach, ale również możesz po prostu porozmawiać z kimś, żeby przekonać. Do siebie tą osobę, żeby cię polubiła, żeby później do ciebie przyszła już czy na szkolenie, czy też na zabieg. Wydarzenia w Realu. Tu chodzi głównie o partnerstwo między firmami, tak? Czy na przykład płacisz za to, żeby zostać sponsorem mistrzostw Polski w PMU? Albo załóżmy tak samo jak jest polska pierwsza, znaczy Polsza, pier, yy, pierwszy poziom rozgrywkowy w Polsce w piłce nożnej. On się nazywa PKoBP Ekstra Ekstraklasa. Czyli bank PKOBP zapłacił za to, żeby być po prostu sponsorem tytułarnym tejże ligi. Wystąpienia publiczne. Dziel się wiedzą. Moje motto jest takie, co chyba zresztą widać: że twój darmowy content musi być lepszy niż płatny innych. Na czym to polega? To nie działa tak, że jeśli chcesz komuś powiem za darmo, to on już do ciebie nie przyjdzie, bo on już to wie za darmo. Tylko to tym bardziej polega na tym, że on do ciebie przyjdzie, bo co innego jest sucha wiedza, a co innego jest umieszczenie jej w kontekście jakimkolwiek, co innego jest zrobienie z nią czegoś. I dlatego tym bardziej on do ciebie przyjdzie, bo podzieluje się raz za darmo, drugi raz będzie Ci wdzięczny, już ci lubi, już Cię lubi, już ci ufa, więc przyjdzie do Ciebie drugi raz, ale tym razem zapłaci. Budowanie społeczności. Grupy na Facebooku są tego najlepszym przykładem. Nasza kochana grupa Makijaż Permanentny Polska i inne tego typu grupy. Żeby ludzie chcieli być na grupie, musisz im oferować jakąś wartość. Załóżmy jakąś swobodę wypowiedzi, albo załóżmy zrzeszczać jakieś grono osób, gdzie te pomysły różne mogą być omawiane. Nie możesz tam tylko sprzedawać, bo nikt nie chce, żeby za każdym razem jak wchodzi na Facebooka, żeby coś mu napierniczało, że ma coś kupić itd. Gdzie się tam głównie wiedzą? Komentuj to, na czym się znasz, to co uznasz, że możesz skomentować. I wnosić tam jakąś wartość przede wszystkim, nie? I dbaj o rozwój tej grupy. To również jest bardzo e, angażujące zajęcie. To się nie dzieje samo w sobie, chyba że ma w super zaangażowaną społeczność i same ze sobą będą rozmawiać te osoby. I doszliśmy do końca. Teraz, jak wybrać spośród tych 19 najlepszy? Książka mówi o tym, że wybierasz jeden najlepszy, którego się trzymasz, a później dobierasz sobie pozostałe dwa. I rotujesz sobie nimi, porównując po prostu wyniki, co załóżmy dwa tygodnie, cztery tygodnie, sześć tygodni, jak tam uważasz. Określ jeden ten główny, który jest z największym prawdopodobieństwem, że on wypali. Ja wybrałem sobie y, reklamy na www i social mediach. Dobrałem do tego content i coś tam jeszcze. Jeśli mi się nie będzie sprawdzać, załóżmy ja rotuję sobie tylko tym trzecim. Jeśli mi się coś nie sprawdza, który z tych dwóch wyników jest najgorszy, no to w tym momencie zmieniam ten jeden najgorszy na coś innego i tak sobie wszystko pomalutku przejdę. W końcu zostaną ci same trzy najlepsze, które u ciebie działają. Kto wie, może to będzie coś nieoczywistego, to jak patrzysz na tą listę, mówisz, no nie no, gdzie tam by to działało? Może się okazać, że akurat tam będzie Twój największy transfer klientów. I czy warto robić samemu reklamę w social mediach? Po pierwsze, tak po drugie nie zawsze. Yy, już mówię o co chodzi. Dlaczego warto robić to samemu? Po pierwsze tak, że nie stracisz w tym momencie autentyczności. Ja jestem ogólnie fanem tego, że Ty samemu masz tworzyć content. Ktoś Ci może go pomóc obrobić. Ale nie jestem fanem tego, że agencja reklamowa pisze za Ciebie posty. Po pierwsze ta osoba się na tym nie zna. To jest copywriter, który jego specyfika pracy polega na tym, że on musi o czymś poczytać, żeby o czymś napisać. Ty już o tym wiesz. Ty wiesz jakie są poszczególne skróty myślowe, jak coś łatwiej wytłumaczyć, jak coś nie. Copywriter średnio to może wiedzieć. 2. Jeśli ktoś za ciebie to pisze, tracisz w tym swoje ja. Traci to twoją autentyczność. Copywriter nie będzie pisał nigdy w ten sam sposób, co ty byś to napisał. Wiadomo, on może napisać to lepiej pod względem SEO i tak dalej, ale niekoniecznie to będzie lepsze, jeśli chodzi o czysty odbiór. E, jeśli chodzi o same reklamy, Również możesz to robić jakby samemu. Eee, wymaga tu trochę jakby pracy. Mogę ci pomóc, jakby co? Napisz. Eee, jeśli nie chcesz tego robić samemu, bo uważasz się na tym nie znasz, nie nauczysz nie wiem i tak dalej, możesz to zlecić agencji reklamowej, ale i tak musisz cokolwiek o tym wiedzieć, żeby po prostu zwracać agencji marketingowej uwagę na to, czego oczekujesz. Bo jeśli nie będziesz miała na ten temat żadnej wiedzy, to po prostu będzie to wyglądać w ten sposób, że oni będą ci dowodzić puste wyniki, będą ci mówić, jaki jest koszt eee, za kliknięcie i tak dalej, który tobie nic nie daje, bo kliknięciami jeszcze nikt za bułki nie zapłacił. Nie. Ale najważniejsze, jeśli chodzi o reklamę, jeśli content jest słaby, nawet najlepiej ustawiona reklama nie będzie działać. Więc przede wszystkim content, a później reklamami możesz się wspomagać. Nigdy na odwrót. A jaki to jest dobry content? Taki, który nie próbuje sprzedać. Ja popełniałem wielokrotnie ten błąd, że znaczy, wielokrotnie ten błąd. Miałem taki okres na swoim Instagramie. Na pewno, jak się przez niego przebijesz, to zobaczysz, kiedy to było, że każdy mój post był bardzo mocno nacechowany na sprzedaż. Żeby ktoś to sprzedał, sprzedał, sprzedał i tak dalej. Teraz z tego wychodzę. Zmieniłem już kompletnie moje podejście, no ale jednak muszę delikatnie to naprawić, bo każdy mój post nie dawał wartości, tylko de facto zwiększał zaangażowanie, czy też zmuszał delikatnie klienta do tego, żeby u mnie kupił, a klienci tego nie lubią. Oni wolą, żebyś się podzielił z nimi ciekawostkami, żebyś im coś wytłumaczył, żeby się podzielił wiedzą, i wtedy oni sami podejmą na, na ten temat wiedzę. Ty ich do tego nie zmuszaj. No dobra, ale może powiesz, że nie masz nic ciekawego do powiedzenia, to co wtedy mówić? I to jest taki jeden z idealnych przykładów tak zwanej błapki wiedzy. Ty jesteś ekspertem w tej dziedzinie, siedzisz w tym nie wiadomo ile lat, jak długi już masz czas. Dla ciebie niektóre rzeczy mogą być absolutnie oczywiste i uważasz, że to kompletnie nie jest ciekawe, tak? Bo kiedy ktoś Ci przeczytał definicję jakimiś żołnieckimi słowami i tyle, i uważa, że to nie jest ciekawe. Uwierz mi, wielokrotnie miałem do czynienia z klientami. Yy, załóżmy, weźmy tu na przykład depilację laserową. Wielokrotnie na depilacji laserowej pytałem się, no a chce Pani wiedzieć, jak depilacja laserowa działa? A ja tak no, w sumie mogę się dowiedzieć, nie? I jeśli ja dopiero zaczynałem tłumaczyć, jak działa. Laserowa depilacja, że ten włosek jest usuwany na takiej zasadzie, może nie usuwany, ale wręcz wypalany jakby ze skóry, to w tym wszystkie jakby szczęki do podłogi mówią: Wow, to jest serio ciekawe. Ja nie wiedziałam, że tak to działa. Na przykład, i cieszę się, że pan się z tym ze mną podzielił. Bo każdy inaczej, każdy lajk, czy osoba, która się na tym nie zna, nie siedzi w branży, ona widzi tylko co to robi. Więc jeśli jest depilacja laserowa, no to usuwa włoski, ale jak laserem, ale co się tam dzieje, nikt tego nie wie. I twoja w tym rada, właśnie żeby w fajnych słowach to po prostu wytłumaczyć. Wiadomo, nie musi to być od razu definicja jak z leksykonu czy z podręcznika jakiegoś, tylko ma być to, dopuszczę się skrótów myślowych, tak żeby to było jak najłatwiej przyswajalne po prostu przez tego klienta. A jak już mówić do klienta, skoro już mówisz? Tak, żeby to było spójne z tobą. Tak, żeby też było spójne z Twoją grupą dozorową. Jeśli ty załóżmy, jesteś delikatny wariat na co dzień, czy taka postrzelona. No to wiadomo, że ciężko będzie od Ciebie wymagać, żebyś yy, mówiła załóżmy pełnymi, pięknymi definicjami, bardzo eleganckim tonem, w koszuli, w marynarce i tak dalej, i tak dalej. Ale znowu, jeśli jesteś spokojna, no to nikt od Ciebie nie będzie oczekiwał, żebyś to chwilę rzucała żarcik praktycznie, nie? To musi być przede wszystkim spójne z Tobą i tak jak Ty mówisz, ale również z Twoją branżą. Jeśli jesteś prawnikiem, nie możesz powiedzieć bardzo luźno, no elo mordeczko, jak tam sprawy w sądzie? Bo nikt tego po prostu nie kupi, będziesz po prostu nieautentyczny, nie tego ta branża od Ciebie wymaga, nie. Ale bardzo dobrym przykładem jest załóżmy tutaj Sławomir Mencen i jego marketing. Eee, zajmuje się prawem podatkowym, jest radcą podatkowym, jego marketing jest elegancki, ale również w taki sposób, że jest autentyczny. Bo przedstawia jego, jest bezpardonowy, ale również bardzo elegancki, jeśli chodzi o styl wypowiedzi. Więc tak powinna się właśnie prowadzić swój marketing. Odsyłam do mencena. I to byśmy mieli. W tym momencie na tyle. Jak widzicie, znowu delikatnie się nie wyrobimy, żeby powiedzieć o tym, jak wygląda menadżer meta, na co zwracać uwagę, jak ustawiać reklamy, dlatego to sobie przerobimy w kolejnym odcinku, czyli będzie trzecia część naszego cudownego marketingu. Ale to już podejrzewam, że w przyszłym tygodniu sobie na spokojnie trzasnę. Omówimy tam różnicę między reklamami z poziomu postów na Instagramie i Facebooku, a różnicę między reklamami z poziomu menadżera reklam meta Facebook. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki, zasubskrybować mnie, obserwować mnie na Instagramie i Facebooku. Najfajniej no by było, jakbyście zostawili jakiś komentarz, a jak udostępnicie, to się rozpłynę dosłownie. Więc bardzo Wam dziękuję. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć, trzymajcie się, hej.